Witam, Tomasz Żublewski, Wolność w Remoncie. Dzisiaj QA, odpowiadam na pytania. Dziękuję za długą listę. Najważniejsze wątki, które poruszymy: inflacja, kruchy pieniądz i migracja. Mariusz Lipiński, QA, pytanie o aktualność teorii Keynesa. Pytanie, dlaczego nagle wszyscy faktycznie interesują się Keynesem, starym ekonomistą, który pobierał nauki już ponad 100 lat temu? No cóż, trudniej nam dzisiaj po prostu zrozumieć teraźniejszość, bo ostatni raz, kiedy świat finansów był aż tak pogubiony, to właśnie ten brytyjski profesor ekonomii John Maynard Keynes wskazał światu świeży koncept makroekonomiczny i dziś z braku nowych pomysłów, świeżości szukamy u starych ekonomistów. Historia jako narzędzie poznawcze jest oczywiście nie do przecedzenia. Problem tylko w tym, że historia tłumaczy nam to, co się zdarzyło, a nie to, co się zdarzy. Dlatego szukanie odpowiedzi na pytania stawiane 90 lat temu może być inspirujące, ale traktowane mechanicznie może ściągnąć na nas katastrofę. Najpierw o samym Keynesie. O Keynesie, o którego makroekonomiści, czyli ci, którzy badają zloty i upadki gospodarki, spierają się do dziś. Dzielą się na wielbicieli, zajadłych krytyków Keynes'a. Kiedy te dwa obozy krzyżują się, to mamy to, co mamy: świat pełen sprzecznych teorii rządów rządzących po omacku. W swoim największym dziele, ogólna teoria zatrudnienia, Keynes twierdził, że tylko rząd może nas uchronić od recesji. Najpierw drukując puste pieniądze, i potem na potęgę wydając je. Na przykład na roboty publiczne. Wolorynkowcy uważają Keynesa za szarlatana, człowieka, który dał politykom do ręki narzędzia do zniewalania ludzi za ich własne pieniądze, podnoszenia podatków, interwencji, nacjonalizacji, nadregulacji poszerzających władzę polityczną. Amerykański ekonomista, również, również laureat Nagrody Nobla Milton Friedman, uważał interwencjonizm za źródło recesji. A nie lekarstwo na recesję. Dowodził, że kryzys 29 roku był tak naprawdę skutkiem aktywności państwa, a program ratunkowy Keynes'a jedynie pogłębił recesję. Uzależnił gospodarkę od wydatków publicznych, uniemożliwiając jej samonaprawę. Takim żywym naszym przykładem kejsistowskiej polityki może być na przykład zakup kopań przez polskie państwowe zakłady energetyczne. Pieniądze miały niby wesprzeć nierentowne miejsca pracy górników klasycznej grupy wpływów w polskiej polityce. Problem nie zniknął jednak, a pogrążył firmy energetyczne. W książce „Kapitalizm, wolność i wolność” Friedman pisał, kiedy rząd w imię dobrych intencji próbuje przemodelować gospodarkę, stanowić o moralności czy wspierać wybrane grupy interesów, to ceną za te reformy jest wydajność gospodarcza, motywacja do pracy i wolność. Tak, wolność. Austriacki ekonomista Friedrich Hayek w książce Droga do zniewolenia poszedł nawet dalej i pisał, że Keynes błądził, błądził, wierząc, że rząd mądrzej zainwestuje pieniądze publiczne niż rynek. Przestrzegał, że to jedynie droga do przejęcia pełnej kontroli do, nad obywatelami, a nie żadnej naprawy gospodarczej. Inny, austriacki również filozof, ekonomista Ludwig von Mises w książce Rząd Wszechmogący ze szczególną podejrzliwością, z tych samych zresztą powodów, podchodził do rządów, które przyznawały sobie moralne prawo do forsowania sprawiedliwości społecznej. I jak pisał, mieliśmy niemiecką czy nazistowską emanację socjalizmu i mieliśmy rosyjską czy bolszewicką emanację. Ale socjalizm to zawsze socjalizm. Ja lubię przytaczać ten fragment rozmaitym współczesnym pięknoduchom, piękno przekonanym, że im właśnie, im w przeciwieństwie do innych reżimów socjalistycznych uda się przejąć kontrolę nad gospodarką i wtedy zaprowadzić naprawdę sprawiedliwy rozwój gospodarczy. Stąd też tutaj na przykład moje zastrzeżenia do polityki zrównoważonego rozwoju premiera Morawieckiego, przekonanie, że Mieszkanie Plus lepiej potrafi budować domy niż budowlańcy, że państwowy holding spożywczy z powodzeniem zastąpi konkurencyjny rynek pośredników, a referencyjne ceny skupu czy odgórnie dyktowane ceny zapewnią rolnikom lepsze wynagrodzenie, oczywiście bez uszczerbku dla klientów. Kiedy mówiłem wcześniej o krzyżowaniu się zwolenników wolnego rynku z kienistami, to mówię o np. w Polsce obniżaniu podatku dla małych spółek do 9%, Milton byłby dumny, ale z drugiej strony wprowadzanie typowo socjalistycznych zakazów obrotu ziemią rolną albo nakazowej ustawy apteka dla aptekarza, czy zakazu handlu w niedzielę. To są też np. pomysły Donalda Trumpa, z jednej strony obniżającego podatki, a z drugiej strony podnoszącego wydatki o blisko 4 biliony dolarów właśnie na roboty publiczne. To jest Europejski Bank Centralny, najpierw regulacjami ubezwłasnowalniający banki, a teraz zasilający je pieniądzem bez pokrycia. W tej plątaninie rozmaitych idei, melanżu przypadkowo aplikowanych rozwiązań mamy coraz większy problem z nazwaniem tej współczesnej szkoły ekonomicznej. Australijski ekonomista, bankier również, Daj Satait w książce Bankiet konsekwencji nazwał to progresem ekonomicznej iluzji. Gdzie niemal wszystkie makroekonomiczne wskaźniki zachowują się dzisiaj jak rozgotowany mataron, makaron na talerzu. Jak go nie ruszyć, to zawsze odkręci się nam w złą stronę. Łatwe polityczne pieniądze z luzowania, łatwe pieniądze z nadętych świadczeń socjalnych. To wszystko sztucznie podniosło ceny aktywów finansowych powyżej, grubo powyżej ich rzeczywistej wartości, a uzależniona od wsparcia rządu i Banku Centralnego gospodarka światowa może tak naprawdę już nie przetrwać bez tych niskich stóp i bez do druku pustego. Pieniądza. Rządy coraz częściej znajdują się w pułapce. Nie mogą zrobić kroków w tył, zrezygnować z iluzji dobrobytu okupowanego nadmiernymi świadczeniami socjalnymi skąd to zdane? Nic, co dane, nie będzie wam odebrane. Z drugiej strony nie mogą zrobić kroków w przód rozpędzić gospodarki bez dodrukowania pieniędzy, wymyślnych lewarów finansowych i papierów dłużnych, a i z tym im się to nie udaje. Żaden współczesny, ani dawno zmarły ekonomista nie ma dzisiaj na to mądrej odpowiedzi. Obawiam się, że to politycy wyprowadzili nas na wody nowej, nieznanej recesji. Nie wincie tylko Keynesa za to. Kolejny wątek. Pieniądz fiducjarny. No, to tak naprawdę dalszy ciąg tej samej dyskusji o państwie iluzji postępu. Pieniądz fiducjarny, fiskalny, czasem nazwany elastycznym, zamiast złota oparty po prostu został o zaufanie do rządu. Przy czym, jak wiemy, rząd nie lubi ryzyka ani konkurencji, stąd też wsparł sobie to zaufanie o monopol i przymus, monopol monetarny. Niemiecki profesor Torsten Polleit nazywa to korumpującym żywiołem elastycznego systemu pieniądza państwowego. Jak pisze, reżim pieniądza fiskalnego pozwala rządowi na silną ekspansję, korumpując coraz większą liczbę ludzi. Oferuje bezpieczne obligacje rządowe, państwowe emerytury, emerytury ubezpieczenia zdrowotne, wszystko denominowane w zaufaniu rządu. Inny wybitny austriacki filozof, ekonomista Ludwig von Mises w książce Teoria Pieniądza i Kredytu twierdził, że nawet ta korumpująca siła państwa ma swoje granice. I Jak pisał, błędem byłoby zakładać, że nowoczesna organizacja wymiany będzie istnieć wiecznie. Niesie ona w sobie zalążek samozniszczenia, musi doprowadzić do rozpadu. Rzecz w tym, że współczesnego pieniądza fiducjarnego nie trzymają już przy życiu prawa ekonomii, ale Prawie zerowe stopy procentowe, no i oczywiście farba drukarska, którą politycy malują nam fikcyjny obraz świata i zawartości naszych portfeli. Dlaczego fikcyjny? No bo słuchając na przykład prezesów banków czy polityków, niektórzy mogą odnieść wrażenie, że to tylko jakiś ten kryzys, krótki postój, nieoczekiwany przystanek i zaraz pojedziemy dalej i z tym naszym wzrostem, dobrobytem, nowymi telewizorami, większymi mieszkaniami, szalonym konsumeryzmem. W rzeczywistości pieniądz fiducjarny od dobrych 10 lat przebywa na oddziale intensywnej opieki. I nie bardzo wiadomo, jak ma stamtąd wyjść o własnych siłach. Amerykański profesor Murray Rothbard, przewidział zresztą ten stan rzeczy w książce Tajemnica Bankowości, twierdził, że działalność banków centralnych z założenia jest dziś inflacjogenna. Co sprowadza się, jak pisał, do pospolitego oszustwa, okradania obywateli i coraz Częstszych kryzysów. W systemie nieelastycznym, w systemie opartym o parytet złota, podaż pieniądza nie nadąża za wzrostem zdolności produkcyjnej. Powoduje to, że ceny towarów w sposób naturalny cały czas spadają. To jest natura kapitalizmu, który stopniowo podnosi standard życia, czyniąc rzeczy bardziej przystępnymi, a ceny nominalne po prostu to odzwierciedlają na co dzień. W naszym systemie pieniądza. Pieniądza fiskalnego, banki centralne za stan normalny uważają taką umiarkowaną inflację. Oznacza to, że muszą ciągle, cały czas wprowadzać na rynki nowe pieniądze. Wprowadzać pieniądze albo zachęcać banki do rozwiązłości kredytowej, żeby zmniejszać siłę nabywczą pieniądza dla przełamania naturalnej tendencji rynków do obniżania tych kosztów. Tak właśnie powstaje. Sztuczne wrażenie boomu gospodarczego. A ten z kolei powoduje, że wpadamy w rozmaite pułapki, a to kupujemy mieszkania, szaloni, bitcoiny albo inwestujemy w biznes, który w normalnych warunkach nie miałby prawa się kręcić. Stąd też w systemie pieniądza fiskalnego zaadoptowanego po 1971 roku krótkie cykle koniunkturalne zostały zastąpione kredytowymi megacyklami. A aktywność banków centralnych według Detlewa Schichtlera. Który napisał książkę Upadek papierowego pieniądza, sprowadza się do zarządzania recesjami za pomocą kolejnych zastrzyków finansowych wprost do bankowego układu krwionośnego. Łatwy pieniądz, banki potem przepakowują w super tanie, łatwo dostępne kredyty, których potem konsumenci nie są w stanie spłacić. No, chyba że doczekają się na kolejne zastrzyki i pomoc państwa. W ten sposób stale pogłębiana jest nierównowaga pieniądza na rynku. No, ale pieniądz fiducjary nie przypadkiem nazywany jest elastycznym, bo pozwala to rządom na wydłużanie pozorów stabilności tak długo, aż wreszcie, jak pisał Schichtler, nie udławią się piętrzącymi się zatorami zatorami, które wywołuje brak równowagi. Finansiści, którzy wiedzą, jak działa ten mechanizm, wpadają oczywiście w panikę, boją się plajty, której może zwykli śmiertelnicy jeszcze nie dostrzegają, zakładając, że pieniądz jakoś zawsze się znajdzie, państwo pomoże, rząd może coś dodrukuje. I teoretycznie w zasadzie tak może trwać wiecznie problem w tym, że mamy wojnę walutową, handlową. Wszystko to wzmocnione kolejnym cyklem do koniunktury rozkręca spirale anomalii monetarnych i panikę. Ludwig von Mises w książce Teoria pieniądza i kredytu opisał taki typowy proces nagłego przejścia z umiarkowanej inflacji do katastrofalnej hiperinflacji. To było w Niemczech w 1923 roku. To była pierwsza niekontrolowana inflacja w takim nowoczesnym, uprzemysłowionym kraju. Niemcy nadmuchali podaż pieniądza, żeby zapłacić za zbrojenia, kiedy ostatecznie odeszli od standardu złota, stracili kontrolę nad pieniądzem. Wspomniany już profesor Rothbard wiele lat później opisał podobną spiralę tą napompowaną wydatkami socjalnymi co nam może być bliższe. Jak pisał: Rząd widzi w fiskalnym pieniądzu świętego Mikołaja, róg obfitości, magiczny eliksir może zwiększyć podaż pieniądza, żeby sfinansować swój deficyt i subsydiować wybrane grupy polityczne za pomocą taniego kredytu. Początkowo ceny rosną nieznacznie, o czym pisał Rothbard. Rząd korzysta i rozdaje prezenty, potem nagle pieniądz zrywa się jakby poluźnić smycz. Wiele nie trzeba. To może być przypadkowe zdarzenie, niezrozumiała panika, wojna, gdzieś hen, Brexit, cokolwiek. Co się dzieje, kiedy inflacja zaczyna wymykać się państwu z rąk? No, rząd na początek usiłuje ściągnąć jak najwięcej pieniędzy z rynku, żeby opanować sytuację. Na przykład, co może zrobić nasz obecny rząd, jeżeli coś wydarzy się w świecie i będzie nerwowość? No, na moje wyczucie. Zniesie górny limit opłat do ZUS. 30 Trzydziestokrotność średniej płacy składek, po przekroczeniu którego tego limitu przestaje się płacić składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Będziemy płacić zawsze. No a dla, dla takiej sprawiedliwości społecznej, bogatym przedsiębiorcom zostanie na przykład zniesiony ryczałt na ZUS. To są szybkie i proste posunięcia ratunkowe, o których nie usłyszycie teraz od swojego lokalnego kandydata do Sejmu. Tak jak nie usłyszycie o pułapkach fiducjarnego pieniądza od swojego bankiera. Ale jak już ktoś bardzo chce szukać odpowiedzi, najchętniej u dawno zmarłych ekonomistów, to polecam książkę Ludwika von Misesa, Human Action. Nie widziałem tłumaczenia na polski, ale w każdym razie Mises zadał tam pytanie, czy dobrze funkcjonująca, dobrze funkcjonująca gospodarka rynkowa będzie lepiej funkcjonowała w oparciu o pieniądz, którego podaż jest stała, oparty jest w złocie gdzie wiemy ile go jest, ile go może być w najbliższej przyszłości, czy taki, którego nagle może zrobić się strasznie dużo wokół, a wartość naszych oszczędności zmaleje. Kiedy rząd na każde wybory, każde Boże Narodzenie może dodrukować sobie jego dowolną ilość, a potem obniżać wartość naszej kieszeni. Pytanie oczywiście raczej retoryczne. Rząd żeruje na nieprzewidywalności pieniądza i naiwności obywatela, wiedząc, że na koniec to i tak musi się skończyć wielkim resetem, jak ten w 1929 roku czy ostatnio w 2008 roku. Wiele współczesnych mechanizmów fiskalnych, jak luzowanie ilościowe, zawrotne wydatki socjalne wszystko by nie miało racji bytu w systemie opartym o parytet złota. Tak, niemożliwa była na przykład akumulowanie tak wielkiej dyslokacji monetarnej jak dzisiaj. No, oczywiście coś tracimy, coś zyskujemy. To nieustanne popowanie pieniędzy powoduje, że widzimy świat lepszym niż jest w rzeczywistości. Kupujemy więcej niż nas na to stać. Żyjemy w matryksie. Tak. No, ale któregoś dnia ktoś wyłączy prąd. Kolejny temat, wątek dlaczego Unia Europejska sobie nie poradziła z emigracją. No, bo robi wszystko, żeby sobie z tym nie radzić. Trochę będzie teraz o ciszy przed burzą, bo od trzech lat liczba nielegalnych imigrantów spada według organizacji Narodów Zjednoczonych i Komisji Europejskiej. W tym roku do Europy dotarło o 10% mniej osób w stosunku do szczytowej ilości w 2015 roku i Komisja Chwali się zresztą tym na Twitterze. Co się udało? System elektronicznej wigilacji na pewno sukces. Rotowanie migrantów czyli jeżeli gdzieś jest ich za dużo, to Unia Europejska, czy raczej przemytnicy z pomocą Unii, próbują ich przekierować. Mniej osób na przykład dociera do Grecji i Włoch, a więcej w tej chwili dociera. Do Hiszpanii. Doskonale sprawdza się też opłacanie rządów czy klanów, gangów w Afryce, które zajmują się przemytem. Zatrzymani uchodźcy zamykani są w obozach przesiedleńczych w Sudanie i w Libii, które z kolei stają się miejscem rekrutacji np. przestępców czy przyszłych terrorystów, albo stają się obiektu, obiektem handlu ludźmi. Pod problem nie znika, to najwyżej odkładany jest w czasie, z tym, że ponowny wybuch może być już znacznie poważniejszy i nastąpi. Nastąpi, jak tylko pojawią się odpowiednie warunki. Jakie to mogą być warunki? W sierpniu 2015 roku inwazja nielegalnych imigrantów była nie tylko efektem obezwładniającej naiwności unijnych elit, które otworzyły granice, ale przede wszystkim nasilających się napięć z Turcją, konfliktów wewnętrznych, braku infrastruktury do ochrony granic, braku pieniędzy na służby mogące odróżnić wiek czy pochodzenie dryfterów, z których każdy oczywiście podawał się za Syryjczyka. A to wszystko razem było efektem wewnętrznego kryzysu samej Unii Europejskiej, kurczącego się dobrobytu, niedofinansowania instytucji, bezwładności politycznej. Czy to może się powtórzyć? No, to jest kwestia oceny sytuacji ekonomicznej, kiedy kryzys ostatecznie znowu pogrąży Europę i zabraknie nam pieniędzy. To wiemy. Wiemy, że tak funkcjonuje, ale nic nie robimy, bo tak naprawdę nie ma Europa pomysłu na to, co zrobić z Afryką. Budować mury, głaskać, korumpować, czy co mamy robić? Przez ostatnie 50 lat Zachód wydał 2,5 biliona dolarów na pomoc Afryce. Z raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych o stanie bezpieczeństwa i wyżywienia wynika, że sytuacja, mimo tych pieniędzy, cały czas się. Pogarsza. 821 milionów osób w Afryce wciąż cierpi na niedożywienie i tylko w stosunku do 2017 roku ich liczba wzrosła już o 20%. Mała szansa, żeby ktoś tam zmienił plany wyjazdowe do Europy tylko dlatego, że jakieś gangi chcą od niego więcej pieniędzy. Jeżeli chodzi o pomoc dla Afryki, to świat robi tu dokładnie to samo co z emigrantami, czyli potęguje problem. Polecam tutaj doskonałą książkę Dambis Mojo. Dlaczego pomoc nie działa? No, wykazuje, że pieniądze z pomocy idą przede wszystkim do rąk skorumpowanych urzędników i stają się bronią w rękach gangów, które żywność traktują jako narzędzie do kupowania wpływów. A co najważniejsze, skutecznie oduczają te pieniądze pomocowe ludzi samowystarczalności. To, czego Afryka potrzebuje, to więcej kapitalizmu, a mniej egoistycznej litości, niedatków. Może one i koją sumienie uprzywilejowanych klas w Europie i Ameryce, ale też demoralizują, trwale uzależniają i oduczają odpowiedzialności za siebie i za swoją y, rodzinę. Dajcie mi chociaż jeden przykład państwa, które wyrwało się z nędzy dzięki pomocy humanitarnej. Ba, pokażcie mi jeden kraj, w którym pomoc humanitarna nie pogłębiła państwa w nędzy. Mamy natomiast na świecie sporo imponujących przykładów państw, które trwale wyrwały się z ubóstwa, ale nigdy nie dostawały żadnej pomocy. Że wspomnę Koreę Południową, kiedyś w latach 50. trzeci świat, dzisiaj 15 na liście najwyżej rozwiniętych państw. Ale są inne przykłady, jest Indonezja, Tajlandia, pokażcie mi jeden zamożny kraj z kolei, który kapitalizm doprowadził do nędzy, albo wywołał tam plagę głodu, czy skazał swoich obywateli na tłaczkę po świecie. Zero, nie ma. Tak jak nie ma bogatego państwa dzięki pomocy humanitarnej. 10 państw otrzymujących największą pomoc humanitarną z krajów OECD to kraje afrykańskie. Łącznie blisko 50 miliardów Dolarów, 37% światowej całej pomocy, a tymczasem bezpośrednie zagraniczne inwestycje do tych samych krajów stanowią zaledwie 1% globalnych przepływów finansowych, prywatnych pieniędzy. Czyli mnóstwo jałmużny, która nie płynie tam dlatego, że dużo jest za dużo kapitalizmu, ale dlatego, że za dużo jest tam bezproduktywnych pieniędzy i kreatywnego. Kreatywnego właśnie kapitalizmu, czyli pieniędzy naznaczonych na dziwne inwestycje, które filantropom akurat wydają się najbardziej potrzebne. Czy wiecie, że Bill Gates obecnie pracuje nad konstrukcją turbo, samospalającej się toalety. Każda jedna warta tysiąc dolarów. Chce zacząć masową produkcję i stawiać je w buszu, czy na pustyni. Może to się zresztą jakoś tłumaczy, bo jak wynika z raportu Światowego Instytutu Środowiska i Rozwoju, z planowanych 50 tysięcy inwestycji nowych pomp, na które ONZ wydał tylko w tym roku 360 tysięcy dolarów, żadna z tych pomp nie działa. Pieniądze się rozeszły. Także toaleto-spalarnia będzie jak znalazł. Związek Obrony Pras Podatników opublikował zresztą niedawno interesujące projekty fundowanych inwestycji przez Unię Europejską. To jest dla przykładu 245 tysięcy na kurs o nazwie Czap Czap Plastik. Nauka mieszkańców Afryki jak zrobić sztukę z plastikowej torebki. 250, 216 tysięcy na Fit for Life program, który obejmuje cotygodniowe trapezy, akrobacje i lekcje, lekcje żonglerki w Tanzanii 176 tysięcy euro na promocję dzikiej przyrody w Suazji i 114 tysięcy, to są tylko niektóre, które wynotowałem: 114 tysięcy na konferencję ministrów kultury dla omówienia zależności wzrostu gospodarczego w Afryce od polityki kulturalnej w Afryce. Żeby nie było, że w Afryce nic się nie da zrobić, mam kilka przykładów świetnych przedsięwzięć, które powstały bez żadnej pomocy i bez jałmużny. Egipski przemysł ceramiki łazienkowej kontroluje od 2005 roku 94% włoskiego rynku i 60% hiszpańskiego rynku płytek łazienkowych, jakie kupujecie do swoich domów to pewnie jest jedna z tych. A co się takiego stało w 2005 roku? Po prostu unia obniżyła podatek do, zniżyła do 5% na te płytki. Kenia kontroluje 39% europejskiego rynku kwiatów. Żadnych dotacji, jedynie redukcja cła z 9% na zero. Jaki problem z imigrantami ma dzisiaj Kenia? No, tysiące nielegalnych imigrantów dostaje się do Kenii w poszukiwaniu pracy przy kwiatach. Kolejny przykład. Dlaczego małe Lesoto stało się na przykład głównym eksporterem tekstyliów do Stanów Zjednoczonych? Podbija dzisiaj też Unię Europejską. No. Lesoto obniżyło CIT do 10%. Potem zniosło podatek od dywidendy, za co Stany Zjednoczone przyznały lesoto preferencyjny statut celny. Wystarczyło. Kapitalizm i pogoń za zyskiem naprawdę czynią cuda. Wystarczy dać szansę, a efekty same przyjdą. To może i brzmi naiwnie, ale to, te, to jest naiwnie proste. O tym pisze William Easterly, który po latach spędzonych w Afryce wydał książkę gdzie udowadnia, że pomoc dla Afryki zrujnowała tak naprawdę ten kontynent. W 2000 roku, na pierwszej konferencji do ówczesny przewodniczący Światowej Organizacji Handlu, w mowie do europejskich ministrów finansów, mówił: Albo obniżycie swoje cła na afrykańskie produkty, albo Afryka za 15-20 lat przyjdzie do Was głodna po Wasze produkty. Ale nie kupić tylko zabrać. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek Wolności w remoncie na kanale YouTube Warsaw Enterprise Institute, a wersja audio w Spotify i podcastach iTunes.